tezą, która została sformułowana właśnie w trzeciej prawdzie życia duchowego. Bóg przerzucił pomoc nad przepaścią, która dzieli nas od Niego przez posłanie swego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. To jest jedna z wielu oczywiście wersji tego. Więc rzecz jest taka, że tego typu dogmat, czy tego typu pseudo-dogmat ma potem ogromny wpływ na to, jak taki właśnie nawrócony chrześcijanin przede wszystkim rozumie, czym jest zbawienie i jaki jest jego obraz Boga. I tutaj trzeba sobie od razu uświadomić, że tego typu koncepcja, jaka się właśnie w tych czterech prawach życia duchowego pojawia, jest żywcem wzięta z pewnego źródła reformowanego i jego najlepszym, że tak powiem, przykładem jest katechizm heidelberski. To jest taki czołowy, bardzo z takich czołowych katechizmów, które wyrażają doktrynę Kalwina z 1563 roku. No i przeczytajmy sobie pewne bardzo charakterystyczne punkty. Pytanie 11. Czy Bóg nie jest Bogiem miłosiernym? Jest Bogiem bardzo miłosiernym, ale też i sprawiedliwym. Jego sprawiedliwość wymaga, aby przestępstwo popełnione wobec Najwyższego Majestatu Bożego zostało ukarane najwyższą karą fizyczną i duchową, czyli karą wieczną. Jak rozumiesz słowo umęczon? Rozumiem je następująco. Przez całe swoje ziemskie życie, a szczególnie pod jego koniec, Jezus dźwigał cieleśnie i duchowo ciężar Bożego gniewu skierowanego przeciwko grzechowi całej ludzkości, aby swoim cierpieniem jako jedyną ofiarą mającą moc przebłagania Boga, wykupić nasze ciała i dusze od wiecznego potępienia, zdobyć dla nas łaskę u Boga, usprawiedliwienie i życie wieczne. Pytanie, czy fakt, że Jezus został ukrzyżowany, ma większe znaczenie, niż gdyby umarł inaczej? Tak, gdyż śmierć na krzyżu była przeklęta przez Boga, w ten sposób zdobyłem pewność, że Jezus wziął na siebie przekleństwo, które ciążyło na mnie. Dlaczego Chrystus musiał umrzeć? Bo zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości i prawdy Bożej zapłatą za nasze grzechy mogła być jedynie śmierć Syna Bożego. No i teraz, jeżeli się zastanowimy głębiej, skąd w ogóle wzięła się taka koncepcja, co tym reformatorom do głowy przyszło, żeby właśnie w ten sposób przedstawić misterium odkupienia, jako rodzaj zemsty Bożej, niejako trzeba sobie zdać sprawę, że ci sami reformatorzy bardzo często i gęsto się powołują na pewnego bardzo znanego świętego teologa średniowiecznego, mianowicie świętego Anselma z Canterbury. Oni mówią, to jest jego doktryna. I tak samo zresztą jak się w innym kontekście powołano świętego Augustyna, my nie głosimy nic innego jak doktrynę świętego Anselma z Canterbury. Są setki stron internetowych, gdzie tego rodzaju koneksja jest przedstawiana i gdzie się mówi, no tak, to jest to co my tutaj żeśmy napisali, to jest nauka świętego Anselma z Canterbury, który żył na przełomie XI i XII wieku. I teraz możemy sobie tylko dopowiedzieć, czy tego rodzaju interpretacja misterium odkupienia
w tym czasie obowiązywała, moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jest jakiś protestancki wymysł, jakaś innowacja, która miała na celu udowodnienie jakichś ich tez. A świat katolicki się powinien do tego odnieść jakoś z większym dystansem i sformułować jakąś doktrynę, która była bardziej wyważona, bardziej zrównoważona w zgodzie z całą tradycją, pismem i tak dalej. No niestety w tym czasie, w XVI i XVII wieku, mamy bardzo wielu w kościele, powstało w kościele katolickim bardzo wiele takich nurtów, które po cichu jak najbardziej podtrzymywały ten właśnie tutaj zaprezentowany heidelberski punkt widzenia. I przytoczę wam trochę jako ciekawostkę kazanie bardzo znanego francuskiego teologa Jacques'a Benigni Bossuet. To był kaznodzieja na dworze Ludwika XIV i potem został biskupem Mono. To jest bardzo znany teolog, filozof, moralista i tak dalej, i tak dalej. To jest, on przez moment znajdował się pod wpływem jansenistów, którzy jak najbardziej przyjęli ten właśnie ten kalwiński punkt widzenia na misterium odkupienia, chociaż pod koniec swojego życia się mocno od tego zdystansował. Niemniej jego kazania zostały wydane i były bardzo popularne jako pewnego rodzaju źródło takiej dobrej homiletyki, jak to należy głosić, prawda, piękne kazania, i całe generacje kaznodziejów się tym inspirowały. To jest kazanie o męce pańskiej wygłoszone na dworze Ludwika XIV z okazji rekolekcji wielkopostnej. I proszę bardzo, jak jest przedstawiana męka Chrystusa. Moce ciemności uzyskały wszelkie prawa przeciw Jezusowi Chrystusowi. Bóg całkowicie zdejmuje z nich uzdę, pozwalając swym przeciwnikom na wszelkie szaleństwa i równocześnie krępuje wszechmoc swego Syna, podczas gdy wyzwala przeciw niemu całą furię piekielną, zawiera mu wszelką ochronę nieba, aby jego cierpienie dosięgły zenitu i aby wystawił się nagi, bezbronny, bezsilny i nie przejawiający oporu każdemu, kto miałby ochotę go znieważyć. To wprost niesłychane, aby Bóg prześladował Boga, aby Bóg opuścił Boga, aby opuszczony Bóg żalił się i aby Bóg opuszczony go pozostawał nieugięty. Oto co właśnie widzimy na krzyżu. Święta dusza mego Zbawcy napełni się świętą trwogą wobec brzmiącego Boga, gdy chce się rzucić ku temu Bogu w ramiona, aby go tam odnaleźć, aby tam odnaleźć pomoc, widzi, że on odwraca od niej swe oblicze i opuszcza, że ją wydaje całkowicie na pastę złości swej, rozgniewanej sprawiedliwości. Skąd teraz nadejdzie pomoc, o Jezu? Zepchnięty przez ludzi najgorszą przemocą, rzucasz się w ojcowskie ramiona i czujesz się odrzucony. Widzisz, że to on sam cię prześladuje, on sam cię pozostawia. On sam przygniata ciężarem nie do zniesienia, ciężarem zemsty. O szalone i kruche stworzenie, czy mogłobyś wznieść wzgardę, gniew i sprawiedliwość Bożą? O nie, ten straszny ciężar przygniótłby się, lecz Jezus zjawia się, by go nieść. Niesie Bożą wzgardę, bo krzyczy, lecz Ojciec go zbywa. Niesie Boży gniew, bo modli się, ale Ojciec nie wysłuchuje go. Niesie sprawiedliwość, bo cierpi, lecz to nie uśmierza gniewu jego Ojca.
ten sposób boska sprawiedliwość, wybuchając na Synu Bożym z całą siłą, powoli się rozładowuje. Chmura pęka i rozprasza się, a Bóg zaczyna pokazywać synom Adama łagodne i uśmiechnięte oblicze. Przez ten godny podziwu zwrot obejmujący tajemnicę naszego zbawienia ściska czule winnych ludzi powodowany miłością do niewinnego syna, podczas gdy opuszcza niewinnego syna dla miłości winnych ludzi. I taką teologią niestety było karmione zachodnie przynajmniej, no ale zachodnie chrześcijaństwo, czy to w wersji katolickiej, czy to w wersji protestanckiej przez, no można powiedzieć, około 300 lat. Oczywiście to jest może jakiś taki przykład skrajny. Niewątpliwie jest to przykład bardzo charakterystyczny. To kazanie jest często cytowane, a nawet znajduje się w szkolnych materiałach dla francuskich liceów, no bo tam się poznaje do jakichś tam znanych autorów XVII wieku. No i takie rzeczy są jakoś tam są czytane, analizowane. No i kiedy już dochodzimy do XX wieku, to niejako pokłosiem odnowy soborowej jest też pewnego rodzaju próba refleksji nad tym, nad tym właśnie widzeniem misterium odkupienia. I trzeba przyznać, że bardzo charakterystyczny jest tutaj głos księdza Józefa Tischnera, który pisze o swoim ogromnym szoku, kiedy właśnie tego typu doktryny, oczywiście nie w taki sposób, może opowiedziałam w tak dramatyczny sposób, jak w przypadku Bossueta, ale jednak ten schemat, w jakiś sposób tam musiał być w swoim nauczaniu seminaryjnym. I ksiądz Tischner po prostu usiłuje w jakiś sposób tę doktrynę, tak jak on ją zrozumiał osobiście, przełożyć na język współczesnego człowieka. I pisze to tak. Święty Anselm z Canterbury rozumie tak. Obraza istoty nieskończonej jest obrazą nieskończoną i może być wymazana jedynie przez ofiarę zadośćuczyniącą innej istoty nieskończonej. Poza tym musi być też człowiekiem, ponieważ to w końcu człowiek obraził Boga. Rozumowanie to miało przynieść odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem. Syn Boży stał się człowiekiem, aby zadośćuczynić Bogu Ojcu za grzech ludzi. Za zadośćuczynieniem ludzkim i boskim razem. I pisze, muszę przyznać, że sam miałem wiele kłopotów z przetrawieniem koncepcji równowartościowego zadośćuczynienia. Gdy słyszałem o niej przed laty na wykładach dogmatyki, coś mną szarpnęło. Wydało mi się, że scholastyka przesoliła, poddając Boga regułą arytmetyki. Jak skończony człowiek może obrazić istotę nieskończoną? Jak obraza dokonana przez istotę skończoną może mieć charakter nieskończony? Jak można poddawać miłość kalkulacji, w których oblicza się ciężar obrazu i ciężar zadośćuczynienia? Teoria ta nie jest dogmatem, a co najwyżej próbą wyjaśnienia dogmatu, więc nie wymaga bezwzględnego aktu wiary, mówi. No to jest rodzaj takiej hipotezy.
jeszcze podrażę, teologicznej. Mimo to wciąż ta sprawa we mnie się działa. No i to jest coś, ta właśnie rzecz, która tak jest przez księdza Tischnera tutaj opisana, śmiem twierdzić, że ona siedzi we wszystkich tych, którzy są zewangelizowani według klucza czterech prawd życia duchowego, gdzie się właśnie o tym mówi, że no, Pan Jezus musiał ponieść karę zamiast mnie. No i ksiądz Tischner usiłuje to jakoś wyjaśnić, jakby tą koncepcję można było uczynić bardziej sprawną dla współczesnego człowieka. No i pisze tak, no na przykład sobie wyobraźmy, że jaś wybił szybę w oknie sąsiada, zanosiło się na niezłe lanie, ale wujek Jasia wezwał szklarza i sprawę załatwił. Wujek zniża się do poziomu Jasia. Staje się jego adwokatem, jego przedstawicielem, jego zastępcą wobec sąsiada. Jaś czuje, że został podniesiony z upadku, wywyższony, można nam powiedzieć, że spłynęła na niego cząstka godności wujka. Kto się wstawia za nami, ten podnosi nas wzwyż, dźwiga do swego poziomu. No, można by stwierdzić, że taka próba interpretacji tak rozumianej koncepcji świętego Anselma jest dobrym pierwszym przybliżeniem, ale jak będziemy czytać, co ten święty Anselm naprawdę napisał, to wszystko, co jest tutaj napisane, uprzedzam was, okaże się mocno niedokładne, a nawet fałszywe. To jest wielki szok, że kiedy ja na różnych tam forach czytałem różne wypowiedzi ludzi, którzy się na tym koncercie odkupienia powoływali i mówili, że za tym stoi święty Anselm z Canterbury, a w tym przodowali zwłaszcza tradycjonaliści katolicy, to nie przypuszczałem, że to, co naprawdę na ten temat napisał święty Anselm z Canterbury, to naprawdę niewiele, bardzo niewiele ma wspólnego z tym, co jest tutaj. Jest to, jakby to powiedzieć, jest to wszystko myśl, która się wydaje być wzięta od świętego Anselma, ale to tak, jakby ktoś tego dokładnie nie doczytał. I tym się zajmę w drugiej części, ale jeszcze zanim przejdę do tej drugiej części, chciałbym właśnie powiedzieć, no jaka jest reakcja współczesnego człowieka na tego typu doktrynę odkupienia i taki obraz Boga. To jest bardzo praktyczna rzecz, bo to jest coś, co może nam niestety taki obraz Boga, jak jest tego wszystkiego, się wyłania, może niestety zablokować w wielu przypadkach nasze wysiłki ewangelizacyjne. No więc najpierw mamy postawę ateistów. Jak zagniewany Bóg może domagać się od syna, by swą śmiercią uśmierzył jego obrazę? Cały człowiek buntuje się przeciw takiej wizji. To mit. I wreszcie właśnie niejaki Pierre Proudhon, który jest jednym z twórców tak zwanego socjalizmu utopijnego, wypowiedział zdanie niezwykle istotne. Człowiek staje się ateistą, gdy poczuje się lepszy od swego Boga. Czyli ja gdybym miał syna, to ja bym go tak nie potraktował, tak jak Bóg. Jestem lepszy od Boga. Wobec tego ten Bóg to jest jakiś mit. Wreszcie Nietzsche, to chora wyobraźnia, podrzuca teologom tak niedorzeczne pomysły. No i teraz mamy do tego głos tak zwanej teologii progresywnej, zwłaszcza w tym celują niektóre feministki.
I takie dwa bardzo charakterystyczne cytaty dwóch amerykańskich teolożek feministek. Nie sądzę, abyśmy potrzebowali jakiejkolwiek teorii ofiary przebłagalnej. Nie sądzę, że potrzebujemy wisielców, tryskającej krwi i tym podobnych dziwactw. Inna pani, która pisze: Jezus jest przede wszystkim ofiarą patriarchalnej kultury pełnej przemocy. Nie można wyjaśnić tej śmierci przez przypisywanie Bogu akceptacji dla przemocy. Bóg nie mógł także domagać się od syna ofiary jako środka zbawienia. Dostrzeganie w krzyżu ofiary jest konsekwencją fałszywego obrazu Boga jako gniewnego, krwiożerczego, brutalnego i sadystycznego ojca, w którym ujawniają się najgorsze męskie zachowania. Tylko że oprócz tych takich bardzo szokujących wypowiedzi mamy także wypowiedzi teologii konserwatywnej, które podchodzą do tego w sposób bardziej taki racjonalnie uporządkowany. Na przykład ksiądz Wincenty Granat, który jest bardzo znanym polskim dogmatykiem, jest kandydatem na ołtarze. Pisze tak: zastępcze zadośćuczynienie dokonane przez Chrystusa nie jest odcierpieniem kary, którą mieli ponieść wszyscy grzesznicy. Nie dlatego również Chrystus zadośćuczynił, że poniósł część kary wyznaczonej przez opatrznych Bożą. Takie pojęcie byłoby niegodne Boga, który miałby okazywać zadowolenie z cudzego cierpienia. W interpretacji gniewu Bożego, od którego uwolniła ludzi ofiara Chrystusa, należy unikać myślenia antropomorficznego. Bóg zawsze pozostaje miłością, a pojednanie dokonane na krzyżu nie jest uśmierzeniem Bożego gniewu, lecz zwróceniem ludzi ku Bogu. No, to jest ktoś, kto w tym przypadku jest jednak dużym autorytetem i jego zdanie należy wziąć pod uwagę, a tym bardziej zdanie Józefa Ratzingera, który pisze tak: krzyż ukazuje się w Nowym Testamencie przede wszystkim jako dążenie z góry ku dołowi. Nie stoi on jako dzieło pojednania, które ludzkość ofiarowuje zagniewanemu Bogu, tylko jako wyraz owej niepojętnej miłości Boga, która się oddaje aż do poniżenia, by w ten sposób ratować człowieka. Jest to jego zbliżenie się tu nam, a nie na odwrót. To są wszystko, jak ja czytałem te komentarze, oczywiście czytałem wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzingera, gdzie ta krytyka doktryny anzelmiańskiej no też w jakiś taki sposób wybrzmiewa. Nie ma tego dużo, ale są to bardzo ważne zdania. No i wtedy, kiedy sobie pomyślałem, no dobrze, tylko że ten święty Anselm z Canterbury, no to jest w kościele niesłychany autorytet. No to jest tak jakby, no nie wiem, jakby zaatakować na przykład świętego Augustyna albo jeszcze kogoś tam takiego. Jest tak ważne, że no po prostu przeciwstawienie się takiemu obrazowi Boga, jeżeli on rzeczywiście pochodzi od tego Anselma z Canterbury, wydawało się, że to jest ponad moje siły. No ale w końcu wyszukałem w internecie angielski przekład tego jego właśnie dzieła słynnego, Cur Deus Homo, dlaczego Bóg stał się człowiekiem z początku XX wieku, tak to był przekład. I kiedy zaczynałem to czytać,
No to to był dla mnie wielki, wielki szok. Wszystko to, co byśmy mogli wnioskować z tego, co inni pisali o świętym Anselmie z Canterbury i jego doktrynie, po prostu po tej lekturze, no to trzeba tam przeczytać te nieco ponad 100 stron, to jest 100 stron bitego tekstu A4, rozpadło się wtedy. Po prostu stwierdziłem, że no jestem coś po prostu nieprawdopodobnym, żeby tak tego podstawowe pomysły przekręcić. I mało tego, te wszystkie mocno przekręcone interpretacje podawać po oryginalu. I nie wiem, ile mam jeszcze czasu. 20 minut. Może, co mówisz? 20 minut. Jeszcze mam, tak? Aha. No to jeszcze myślałem, że może za długo tego dotrzem, ale wobec tego zacznę to omawiać. Najpierw w ogóle opowiem krótko, kim był ten święty Anselm i czemu akurat się go nazywa z Canterbury, chociaż wcale nie urodził się w Anglii. On się urodził w dolinie Aosty w południowych Alpach w rodzinie rycerskiej. To jest dzisiejsze pogranicze włosko-francuskie. To jest takie dziwne miejsce, znaczy jest to prowincja, która należy do Włoch, ale jest francuskojęzyczna do tej pory. No, jego ojciec przeznaczył go do zawodu, prawda, czy do stanu rycerskiego, ale on miał zamiłowania filozoficzne. Nie chciał zostać rycerzem, nie uciekł z domu. No i w tym czasie, jak ktoś się chciał takimi rzeczami zajmować, no to musiał szukać jakiegoś wsparcia u zakonników, najlepiej u benedyktynów, no, którzy wtedy dysponowali ogromnymi bibliotekami. I rzeczywiście z tego względu trafia do benedyktynów. Najpierw to chyba było w Burgundii, potem w opactwie Bec-Erwan w Normandii. No i się on ukazał tak dobry, że został z czasem przeorem opactwa w Bec-Erwan. To był taki czas, w którym władcy Normandii podbili Anglię po bitwie pod Hastings. I władcy Normandii się stali tym samym królami Anglii. I właśnie z tego powodu jeden z tych książąt Normandii, którzy zostali królami Anglii, po prostu mianował Anselma na bardzo prestiżowe biskupstwo w Canterbury. No, został kimś w rodzaju prymasa Anglii. I właśnie stąd ten jego przydomek z Canterbury. No ale potem się okazało, że to był ktoś, kto bardzo nieustępliwie reprezentował doktrynę i moralność Kościoła i z tego względu tym władcom się narażał wielokrotnie i z tego powodu też musiał opuścić się Anglię. No i w czasie właśnie takiego pierwszego opuszczenia Anglii tak się przydarzyło, że w Bali został zwołany synod, papież Urban II zwołał synod, który był taką pierwszą próbą zjednoczenia Kościoła po schizmie wschodniej i on jako bardzo taki znany i ceniony teolog został także wezwany do papieża, przez papieża do Bali. I w związku z tym być może, że to było takie wielkie zgromadzenie biskupów, to tego dzieła jakoś się rozpowszechniły bardzo szybko i się stały bardzo popularne.
Zresztą ta właśnie jego rozprawa, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, jest dedykowana papieżowi Urbanowi II. To był ktoś, kto jest uważany za założyciela scholastyki, to znaczy nurtu, który przyznaje rozumowi autonomię w stosunku do wiary. I to była wtedy w średniowieczu wielka nowość. Po prostu nie traktowano filozofii jako jakiejś odrębnej nauki. No, owszem, w opactwach benedyktyńskich przepisywano bardzo wielu starożytnych filozofów, no ale to miało służyć pogłębieniu studiów teologicznych głównie. Natomiast no, Anselm był takim urodzonym bardziej filozofem niż teologiem i niesłychanie docenił rolę rozumu. Jego najbardziej znane sentencje to są dwie. Fides querens intellectum, czyli wiara szukająca zrozumienia. I co ciekawe, katechizm Kościoła katolickiego, cytując świętego Anselma, właśnie cytuje to jego, tę jego sentencję, jak sprawdziłem, nie ma żadnych innych cytatów ze świętego Anselma, innego poza tym nie wiem. No i to jest takie drugie jego powiedzenie, które no, w swoim czasie być może nadal budzi pewne kontrowersje. Quasi nihil sciatur de Christo. Święty, czyli tak jakby nic nie wiedziano o Chrystusie. Po prostu święty Anselm chciał pewnego rodzaju prawdy wiary, czy pewnego rodzaju zasady ewangeliczne uzasadnić na sposób czysto rozumowy. Tak jakby, jakby chcąc bronić tekstu Ewangelii, że to nie jest, no, że to jest coś, co się jak najbardziej zgadza z ludzkim rozumem, nie jest żadnym jakimś tam mitem, czy jakimś tam innym wymysłem. To było po prostu jego pasja. We wszystkich jego dziełach, których napisał stosunkowo wiele, ten motyw się po prostu przewija racjonalności tego, że wiara w Chrystusa i zasadę, którą podał, jest czymś dla rozumu ludzkiego, jeżeli nie oczywistym, no w każdym razie czymś, co nie jest z nim sprzeczne. Jest też bardzo ciekawy autorem tak zwanego ontologicznego dowodu na istnienie Boga. No to jest taki dowód, który mówi o tym, że no, nie możemy pomyśleć niczego większego od Boga, który jest najsprawiedliwszy, najbardziej mądry, posiadający największą moc, no, no i tak dalej. W każdym razie to jest jakby... To jest takie rozumowanie, które mówi o tym, że człowiek ma pewną wrodzoną ideę absolutu. No w tej chwili ten dowód nie jest dla wszystkich jakoś tam równoznacznie oceniany, no ale jest to na pewno coś bardzo interesującego. No i trzeba teraz dodać, że był to w zasadzie pierwszy wielki filozof i teolog na zachodzie Europy po świętym Augustynie. Także jego teoria wcielenia odkupienia wkrótce zdominuje cały chrześcijański zachód. Także go wpływ potem na to się będzie działo, potem jest przeogromny. Teraz właśnie skąd w ogóle taki pomysł, żeby napisać taką
takie dzieło na temat odkupienia. Więc jego jakby pierwszą myślą było to, aby napisać dzieło w obronie wcielenia. Ponieważ w tym czasie pośród Żydów i muzułmanów pojawiało się mnóstwo argumentów, które mówiły o tym, że wcielenie Boga jakoby nie ma sensu. No, tak jak on tutaj właśnie na początku tego dzieła to tłumaczy. Sprzeciwiają się tam niewierzący, wyśmiewając naszą prostoduszność, ponieważ jakoby dopuszczamy się obrazek i zniewagi Boga, gdy uznajemy, że zstąpił on w łono niewiasty, narodził się z kobiety, wzrastał karmiony mlekiem i ludzkim pożywieniem oraz liczne inne rzeczy, które wydają się nie przysługiwać Bogu. Tak jak zmęczenie, głód, pragnienie, razy odbicia oraz to, że został powieszony na krzyżu między złoczyńcami. Jeśli chodzi o muzułmanów, no to w tym czasie rzeczywiście działa na południu Hiszpanii uniwersytet w Kordowie i takie rzeczy właśnie były pisane tam na tych uniwersytetach przeciw chrześcijanom. Jeśli chodzi o Żydów, no to też były tam jakieś pisma wśród nich w tym czasie rozpowszechniane. I w związku z tym no Anselm jako biskup Canterbury postanowił odpowiedzieć na te zarzuty. No i jak sam to wyjaśnia, że napisał tę rozprawę dla tych, którzy nie oczekują, by poprzez rozum dojść do wiary, lecz by radować się rozumieniem i kontemplacją tego, w co wierzą oraz aby na tyle, na ile są w stanie być zawsze przygotowanym do usprawiedliwienia i uzasadnienia tej nadziei, która w nich jest wobec każdego domagającego się. No to jest dokładnie cytat z pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 3, wiersz 15, który jest mottem apologetyki. Więc to jest pismo typowo apologetyczne. A ponieważ te sprawy wówczas, kiedy są badane przez pytanie i odpowiedź, są dostępne dla wielu, zwłaszcza zaś dla bardziej powolnych i pozbawionych naturalnych uzdolnień, no to Anselm właśnie wybrał metodę dialogu. To jest niesłychane. To jest chyba jeden z bardzo nielicznych dzieł teologicznych tej wagi, które są spisane w formie dialogu mistrza z uczniem. Znaczy, Anselm jest mistrzem i jest taki uczeń, który się nazywa Bozo. Ten Bozo to jest rzeczywiście postać istniejąca, to nie jest nikt wymyślony. Ten Bozo potem sam został opatem benedyktyńskim na północy Włoch. No ale Anselm go właśnie użył do zadawania pytań, do dyskutowania z nim. No i co najciekawsze, do tej rozprawy był dołączony spis treści. Dlatego, że ta rozprawa powstawała przez wiele lat, przypuszczalnie przez 5. I pewne fragmenty ktoś sobie po prostu bez wiedzy świętego Anselma przepisywał, po czym wydawał go plagiat. I dlatego święty Anselm się zirytował i tę kopię, którą wręczył papieżowi i wielu innym biskupom na synodzie Barii, zobaczył w dokładny spis treści. Proszę, oto są taki rozdział, to i tam. Tak w każdym razie jego rozprawa ma 2 tomy, ma 2 części, każdy z nich ma około 30 rozdziałów.
Także widać już w owych czasach istniał problem przywłaszczania sobie własności intelektualnej. Tak, własności intelektualnej, tak. No. I teraz, no dobrze, może zaczniemy od dialogu, który znajduje się na początku. No, nie ma niestety innej metody, jakby o tym opowiedzieć, jak przeczytać najważniejsze fragmenty. Bo wtedy wszystkie tezy, całe rozumowanie się tego Anselma wyjmą bardzo szybko. Najpierw pisze, że potrzebne było, żeby tak jak przez nieposłuszeństwo człowieka śmierć weszła do rodzaju ludzkiego, tak przez posłuszeństwo człowieka zostało przywrócone życie. Także misterium odkupienia jest przedstawione w taki sposób, że nieposłuszeństwo ludzi musiało być w jakiś sposób zrekompensowane przez posłuszeństwo Syna. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, że nie cierpienie, nie śmierć na krzyżu i takie różne rzeczy, ale sprawiedliwość i posłuszeństwo. To jest coś, co jest w misji Chrystusa według świętego Anselma najistotniejsze. A dopiero potem z tego wynikają pewne konsekwencje. Bozo, czyli uczeń. Chrystus wydaje się przyjmować na siebie śmierć bardziej przymuszony posłuszeństwem wobec Ojca, niż powodowany wolną wolą. Anselm. Niezbyt dobrze rozróżniasz pomiędzy tym, co Chrystus uczynił ze względu na tego, kto wymagał posłuszeństwa, a tym, co jemu samemu uczyniono, ponieważ służył posłuszeństwu. Wziął to bowiem na siebie nie z uwagi na tego, kto wymagał posłuszeństwa. Na to uczyń. Wyłóż mi to jaśnie. Anselm. Dlaczego Żydzi prześladowali go aż do zadania mu śmierć? Uczeń. Tylko dlatego, że życiem i nauczaniem niezmiennie trzymał się zasady sprawiedliwości. Mistrz. Takie więc posłuszeństwo człowiek ów był winien Bogu Ojcu, zaś człowieczeństwo bóstwu. Tego właśnie wymagał od niego Ojciec. Uczeń. Widzę, że dlatego dał siebie na ofiarę, ponieważ będąc posłusznym, wytrwał w tym, co wziął na siebie. Śmierć bowiem była ofiarą, ponieważ trwał w posłuszeństwie i dlatego ją poniósł. Mistrz, a zatem nie przymusił Bóg Chrystusa, w którym nie było żadnego grzechu do umierania, lecz to on sam dobrowolnie przyjął śmierć. Jednakże nie dlatego był posłuszny, że umarł, ale dlatego, że służył sprawiedliwości, w której tak bardzo trwało, że z tego powodu przydarzyła mu się śmierć. Można jednak powiedzieć, że zalecił mu Ojciec śmierć, gdy polecił mu to, co ją spowodowało. Więc to wymaga pewnego omówienia. Święty Anselm mówi, że to, co nas odkupiło, to, co było sensem misji Chrystusa, to było przeciwstawienie się nieposłuszeństwu i niesprawiedliwości upadłego człowieka, posłuszeństwa i sprawiedliwości. Że to jest to, co nas zbawiło. A że z tego, że to pociągnęło za sobą takie skutki, jak okrutna śmierć na krzyżu, to było spowodowane tym, że Chrystus był sprawiedliwy aż do końca i się nie ubił. Właśnie mówi o tym, że no, że z tego powodu został znienawidzony, że był sprawiedliwy. I kiedy się
się mówi, że no, ojciec w jakiś sposób zalecił mu tę śmierć, to tylko na zasadzie takiej, że kazał mu uczynić coś, o czym było wiadomo, że spowoduje skutek taki, a nie inny. Potem święty Anselm to tłumaczy nieco dalej. Mówi, gdyby ktoś otrzymał taki rozkaz, żeby przeprawić się z jednego brzegu rzeki na inny, no to na pewno nie otrzymał takiego rozkazu, żeby wynająć łódkę, tak? Żeby szukać jakiegoś przewodnika i na przykład przewoźnika i jakoś tam wziąć od niego jakąś tam łódź. No ale jak nie ma innej możliwości przeprawienia się do drugi brzeg, to taki rozkaz, przepraw się na drugi brzeg, pociąga za sobą konieczność poszukania tej łodzi. I tak samo, kiedy Jezus otrzymał takie przekazanie, aby być sprawiedliwym zamiast nas, tu się właśnie pojawia to słowo zamiast, być sprawiedliwym zamiast nas, który w wyniku grzechu zostaliśmy niesprawiedliwymi, to nie dało się to zrobić w inny sposób, jak właśnie przyjmując wszystkie te dramatyczne konsekwencje. I mówi też tak samo w innym przykładzie, jeżeli ktoś postanawia zgasić świecę, na przykład, to wystarczy, że nie zamknie okna, wtedy wiatr przyjdzie i sam tą świecę na przykład zgasi, tak? I to jest też taki przykład jednej decyzji, która pociąga za sobą inną. Przeczytam jedną jeszcze taką rzecz, żeby to było już takim dopełnieniem. Mianowicie katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 615 mówi dokładnie to samo, ale w swoim tytule. Jezus zastępuje swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo. I niestety w polskim przekładzie jest fatalny błąd. Przeczytam wam, bo to jest jednak bardzo ważne, zanim jeszcze ten. Polski przekład jest kompletnie inny niż tekst oryginalny. Katechizm był po francusku pisany. No i jest jeszcze oficjalny łaciński tekst. I najpierw przeczytam oryginał. Znaczy, to jest moje tłumaczenie z francuskiego. Przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci Jezus dokonał zastępstwa cierpiącego sługi, który ofiarowuje swoje życie jako ofiarę przebłagalną, gdy nosi grzechy wielu i których usprawiedliwia, obciążając się sam ich winami. Tymczasem polski przekład ma taki zwrot, przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci Jezus stał się cierpiącym sługą, który w sposób zastępczy siebie na śmierć ofiarował. Znaczy tutaj między tym jednym tekstem a drugim jest różnica taka, że istotą naszego odkupienia jest posłuszeństwo, i że chcąc być posłusznym Ojcu, wymagany sprawiedliwość aż do końca, stał się cierpiącym sługą. Podczas kiedy polski tekst niestety sugeruje, że to śmierć Jezusa miała charakter zastępstwa. To jest straszna plama. Bo ja kiedyś się o tym dowiedziałam zupełnie przypadkowo w czasie dyskusji na forum, bo ktoś mi ten fragment z katechizmu wersji polskiej przytoczył. Ja go
we Francji już czytałem, prawda? We francuskiej wersji pomyślałem sobie, no nie, no przecież tego katechizm tak nie mówi. Nie pamiętam tego, więc łap za francuski oryginał, no i szok. No po prostu, no ja tutaj nie chcę mówić, nie chcę jakichś tutaj spiskowych teorii, czemu to akurat tak zostało przetłumaczone, ale jest to niewątpliwie odchylenie od oryginału, który zupełnie wykoślawia ten tytuł nad punktem 615. Jezus zastępuje swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo. Proszę, żeby jeszcze raz tę sprawę z tym błędnym tłumaczeniem w katechizmie wyjaśnić, więc ten tekst wyświetlam jeszcze raz. To taki będzie, zanim się wszyscy tam zbiorą. Więc polski przekład jest taki, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. To jest na razie cytat z listu do Rzymian, więc tu jest wszystko ok. I dalej jest to zdanie, które jest źle przetłumaczone. Przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci Jezus stał się cierpiącym sługą, który w sposób zastępczy siedzi na śmierć ofiarową. Poniósł grzechy wielu, aby usprawiedliwić wielu i dźwigać ich nieprawości. Czy takie sformułowanie cierpiący sługa, który w sposób zastępczy siebie na śmierć ofiarowo, to znaczy, że umarł zamiast nas. No to jest po prostu ten. Natomiast tekst francuski oryginalny jest taki. Przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci Jezus dokonał zastępstwa cierpiącego sługi, który ofiarowuje swe życie jako ofiarę przebłagalną. Więc słowa, więc to jest sens ma kompletnie inny i jak najbardziej zgodny z tym, co napisał święty Anselm właśnie tutaj w tym dialogu, który przytoczyłem, czyli że odkupienie polegało na zastępstwie posłuszeństwa, które nie zawahało się, aby ofiarować swojego życia aż do końca. I to jest, to zmienia całkowicie. Znaczy, jak ktoś zna francuski, to mogę to przeczytać. Person obéissance à la mort, je viens accomplir la substitution du serviteur souffrant. Qui offre sa vie en sacrifice expiatoire alors qu'il portait le péché de multitude, qu'il justifie en s'accablant lui-même de leur faute. Ah oui, oui. Czy ktoś zna? Nie. Właśnie ile osób zna? Ja znam. Pewnie ksiądz biblistów. No. Ja ze dwa słowa zrozumiałem. No dobra, no bo ja już oprócz moich żony widzę tutaj nie ma jakichś tam. No dobra, ja już nie chciałem was męczyć tekstem łacińskim, oryginalnym, ale on jest dokładnie taki sam. Zresztą brzmi to nawet po łacinie trochę lepiej. Nawet no, jest to zdanie bardzo wyszukane i precyzyjne. Podczas kiedy no, tutaj w tym polskim przekładzie mamy, jak się to czyta, to w pierwszej chwili się tego nie zauważa. A potem, jak się to przeczyta dwa, trzy razy, to tą różnicę widać. Dobrze. To ja teraz przechodzę do dalszej części. Muszę tak. Muszę A słowo zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy, jest ok? Tak, jest. Ja wam powiem, właśnie w dalszym ciągu, że u świętego Anselma z Canterbury zadośćuczynienie i kara są czymś innym.
są czymś kompletnie innym. To jest tak, że skoro że człowiek popełnił takie przestępstwo, za to mógł to przestępstwo wyrównać na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich no to jest po prostu poniesie karę. To znaczy porządek rzeczy został zaburzony, no i wtedy Bóg w jakiś sposób interweniuje, przywrócając ten porządek, a ten, kto go zaburzył, ponosi karę, która może polegać na tym, że zostaje odsunięty od tego, kim był do tej pory, co robił do tej pory. Natomiast drugi sposób właśnie wyrównania tej winy polega na czynie tego, kto jest winny. Czyli on po prostu sam swoim własnym wysiłkiem przywraca zaburzony porządek i to się nazywa zadośćuczynienie. No i dlatego właśnie święty Andrzej mówi, że Pan Jezus zadośćuczynił, abyśmy nie musieli ponieść kary. O! To jest cały sens tego. W każdym razie nie należy tutaj mieszać kar z zadośćuczynieniem. Teraz przechodzimy do następnego punktu wywodu świętego Anselma. Na czym właśnie ten grzech, na tym ten grzech polegał, w wyniku którego człowiek stał się niesprawiedliwy. No i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że święty Anselm tutaj posługuje się analogiami z życia takiego, jakie było wtedy przy końcu XI wieku. Pisze, to znaczy to jest, to nie jest dokładny cytat, tylko no to jest takie krótkie streszczenie dosyć długiej nauki, które jest w miejscach, właśnie w tych dwóch miejscach tego traktatu zawarta, no i które mówi o tym, że człowiek został wyróżniony przez Boga dopuszczeniem do niebieskiego dworu i miał dołączyć do grona aniołów. Jeszcze za świętym Augustynem dopuszcza się takiej spekulacji, która mówi o tym, no, że człowiek miał zająć miejsce po zbuntowanych aniołach na tym niebieskim dworze. Potem to twoje zdanie trochę modyfikuje, bo Boże mówi, no to jak to jest, jakby szatan nie zbuntował się przeciw Bogu, to w ogóle człowieka by nie było, no to święta Anselm mówi, no nie, no jednak by był. Więc to jest taka właśnie tutaj zaczynamy wkraczać w takie kontrowersyjne punkty doktryny anzelmiańskiej, no ale które no ma znaczenie drugorzędne dla całej właśnie koncepcji odkupienia. W każdym razie człowiek miał jakiegoś wielkiego zaszczytu dostąpić, ale człowiek zamiast służyć swojemu dobrodziejowi uległ podszeptom zbuntowanego przeciwnika i zaczął spiskować przeciw Bogu, oddając się diabłu w niewolę. No to jest typowy obrazek z czasów średniowieczno-feudalnych. Jest jakiś wielki pan, senior, tak? Senior, który ma swoich wasali, które są zobowiązani im wierność. No i jeden z takich wasali, diabeł, no, został usunięty z tej własności, no bo spiskował przeciw panu. No, w zamian za to się pojawił drugi wasal, który miał zająć jego miejsce. Ale ten wasal zamiast być wdzięcznym Bogu za to, że go tak wyróżnił niesamowicie, to uległ podszeptom tego zbuntowanego wasala i razem na spółkę zaczęli spiskować przeciw seniorowi. No, takich obrazków w średniowieczu to trochę było. I tak sobie właśnie święty Anselm
w obrazowy sposób przedstawia grzech pierworodny, że to był ten bunt. No to jest oczywista bezczelność. To jest jakaś po prostu nieprawdopodobna bezczelność, żeby zrobić taką rzecz. No i teraz jest mowa o tym, czy tego rodzaju postępek w jakiś sposób obraził Boga. No i właśnie święty Anselm, tutaj już jest dokładny cytat, mówi, że pod pewnym względem tak, ale pod innym nie. Bo pisze tak, nie sposób dodać lub ująć do czci Boga, o ile odnosi się ona do niej samej. On sam bowiem jest czcią niezniszczalną i w żaden sposób zmianie nie ulega. Natura rozumna, gdy chce tego, co powinna, czci Boga, ale nie dlatego, że Bogu coś daje, ale dlatego, że dobrowolnie poddaje się woli i zarządzeniu Boga. Tym samym służy powszechnemu porządkowi rzeczy oraz pięknu wszechświata. Pogardza natomiast Bogiem, gdy nie chce tego, co powinna chcieć, ponieważ nie poddaje się dobrowolnie jego zarządzeniu, psując porządek i piękno wszechświata, chociaż władzy i godności Boga w żadnym razie nie szkodzi i nie psuje. Czyli ta obraza Boga polega nie na tym, że Bóg, że tak powiem, no nie wiem, można to sobie wyobrazić, że został spoliczkowany, tak? I jak jakiś w tych koncepcjach, jakich żeśmy czytali, się zachowuje jak jakiś arystokrata, który woła ta zniewaga krwi, wymaga, został publicznie obrażony, spoliczkowany i wzywa tego kogoś na pojedynek po to, żeby tę zniewagę pomścić. I tutaj święty Anselm bardzo wyraźnie i precyzyjny sposób mówi, że tak Boga obrazić się nie da. Po prostu tak się nie da, Boga dotknąć się nie da. Ale można niestety zniszczyć jego dzieło. Bóg, który jest nieskończenie dobry, stworzył wszystko dobre i teraz człowiek to zepsuł. I teraz, jak gdyby człowiek zaciąga winę wobec całego wszechświata, wobec wszystkich stworzonych rzeczy, bo te wszystkie rzeczy stworzone liczą na to, że człowiek jako wasal bardzo dobrego seniora się będzie nimi troszczył, tak jak ten senior. A człowiek zrobił dokładnie na odwrót. Więc to jest rzeczywiście zniewaga na noże Boga, ale która polega na tym, że no się po prostu niszczy w jakiś sposób dzieła, które Bóg stworzył w całej miłości, dobroci, doskonałości. I to właśnie się domaga naprawienia. I teraz święty Anselm mówi tak dalej. Jeśli ktoś oparczyłby jakimś zadaniem swego sługę i polecił mu, aby nie rzucał się do jamy, którą mu pokazuje, skąd w żaden sposób nie mógłby wyjść, a sługa ten, gardząc poleceniem oraz przestrogą swego pana, dobrowolnie rzuciłby się do pokazanej jamy, tak iż w żaden sposób nie mógłby zrealizować nałożonego nań zadania, to nie sądzisz chyba, że w jakimś stopniu ową niezdolność można by wykorzystać do usprawiedliwienia tego, że nie wykonał nałożonego zadania. Tutaj Anselmowi chodzi o to, że w wyniku grzechu człowiek zniszczył nie tylko świat wokół, ale zniszczył przede wszystkim samego siebie. Jest po prostu w stanie takim, że nie potrafił się tym wszechświatem opiekować. Musi być złym opiekunem. Ten świat, który mu został powierzony, nie może liczyć na to, że człowiek nie się zajmie tak, jak Bóg chciał tego. Ale to człowiek sam z tym winien.
Człowiek nie może powiedzieć się, nie może tego z tym zająć, bo nie potrafi. No a dlaczego? Bo Bóg go uczynił takim, że mógłby. Mógłby się tym zająć, ale on z własnej woli gdzieś tam do tej jamy się rzucił, który nie potrafi wyjść. I tutaj człowiek od winy nie potrafi, nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia. Właśnie. I to jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja, bo dalej Anselm tak sugeruje, że owszem, to w troszeczkę innym miejscu, no że Bóg mógłby sobie powiedzieć, dobra, człowiek zawalił to, no i teraz, teraz powinien przyjść ktoś inny, tak? No, człowiek sprawę zawalił, no to Bóg mógłby sobie stworzyć kogoś innego, tak? Ale mówi, że Bogu tak nie wypada, bo tak nie przystoi działać, bo póki tego człowieka uratować się da, to on będzie robił wszystko, żeby go uratować, bo skoro go do czegoś powołał, to teraz tak łatwo, no nie może, powiedzmy, nie wymówi. Święty Azel nie wypada Bogu teraz powiedzieć, no pomyliłem się, tak? I co ciekawe, że podobna refleksja jest w Księdze Rodzaju w rozdziale 6, no kiedy Pan Bóg rzeczywiście szczerze żałuje, że stworzył człowieka. No ale zaraz potem jednak przychodzi mu taka myśl, żeby wybrać kogoś takiego sprawiedliwego jak Noe i żeby go uratować. No i tutaj jest rozumowanie jest bardzo podobne. No i właśnie, jaki los czeka teraz bezsilnego w swym grzechu człowieka? No i Anselm mówi tak, Bóg może go ukarać. Niszcząc jako niszczyciela jednak dzieła, ponieważ nie wypada nie doprowadzić do skutku tego, co rozpoczął. To jest bardzo ciekawe, żeby świętego Anselma nie padał nigdzie słowa miłość, że Bóg człowieka tak bardzo kocha, że nie chce go karać, do tego doprowadzić. Używa słowa nie wypada, bo nie godzi się Bogu. No ale Bóg, który jest miłością, no to jeśli wiem, że Bóg jest miłością, to możemy rzeczywiście tak to ująć. No. I teraz następny wariant. Bóg może także darować człowiekowi jego winę, ale wtedy musiałby go zdegradować, ponieważ ten okazał się niegodny, okazał mu łaski dar, zawiódł oczekiwanie. Więc Bóg mógłby powiedzieć, dobrze, to ja człowieka karać nie będę, ale teraz niech sobie będzie takim stworzeniem, któremu nie dam żadnej odpowiedzialności. Niech on sobie tam żyje, coś tam robi, ale już świata mu nie powierzam, ani do niebieskiego dworu go nie zaproszę. Ja już się nie gniewam i tak dalej, ale po prostu chodzi o to, że jednak Bóg tego też nie chce. Jedynym rozwiązaniem jest zadośćuczynienie samego człowieka, czyli naprawienie szkód z nawiązką, do czego jednak okaleczony człowiek sam siebie zdolny nie jest. Dlaczego z nawiązką? No bo to jest też takie wyobrażenie prawa średniowiecznego, że ktoś skrzywdził kogoś, no to musi mu oddać to wszystko i jeszcze jakoś mu dać wielką nadwyżkę za jakąś taką, no właśnie, jakieś takie dodatkowe odszkodowanie, więc musi nie tylko przywrócić ten świat do tego stanu, który zepsuł, ale pokazać, że jest dobrym zarządcą i coś tam zrobić nawet więcej jakby. O. No i teraz przechodzimy do punktu, który jest jednym z najistotniejszych w
wypowiedzi świętego Anselma na temat istoty odkupienia. Któż wytłumaczy, jak koniecznie i mądrze stało się, że ten, który miał odkupić ludzi oraz nauczając ich przeprowadzić z powrotem z drogi śmierci i zatracania do drogi życia i wiecznej szczęśliwości, żyjąc wraz z ludźmi, podczas gdy ich nauczał słowem, w jaki sposób żyć powinni, a jednocześnie samym sposobem życia siebie samego dał im za przykład, w jaki sposób zatem mógłby dać przykład z siebie samego słabym i śmiertelnym ludziom, że nie powinni odstępować od sprawiedliwości, nawet z powodu niegodziwości, zniewag, cierpień lub śmierci, jeśli by nie poznali, że on sam tego wszystkiego doświadczył. I tutaj się od razu odwołam do punktu katechizmu. To jest trzecia racja wcielenia. To jest punkt 459. Słowo stało się ciałem, aby być dla nas wzorem świętości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Na górze przemienienia Ojciec daje polecenie. Jego słuchajcie, są rzeczywiście wzorem błogosławieństw i normą nowego prawa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie umiłowali, tak jak ja was umiłowałem. A miłość to zakłada rzeczywistą ofiarą z siebie w pójściu za nim. Czyli święty Anzel mówi, że celem Chrystusa jest to, abyśmy się stali tak sprawiedliwi, że nawet wszelkie cierpienie, nieszczęście, niesprawiedliwość, której doznajemy osobiście, wszystkie trudne istnienia, których jako upadły człowiek na razie wytrzymać nie potrafimy, żebyśmy mogli to udźwignąć i się okazać dobrymi zarządcami dóbr, które Bóg nam powierzył, aby wykonać Jego miłość. Czyli po prostu Jezus poprzez swoje nauczanie, swoją ofiarę daje nam łaskę, daje nam moc, abyśmy mimo tego, żeśmy ten świat i sam siebie doprowadzili do stanu nieużywalności, tak bardzo zaburzony, żebyśmy w tych pogorszonych, czyli złych warunkach mimo wszystko potrafili nasze zadanie jako ludzi wykonać i okazać się sprawiedliwymi. To jest... Nie ma się to dokładnie pokrywa z trzecim punktem katechizmu, znaczy trzeci punkt, który traktuje o racjach wcielenia. I to jest oczywiście w zupełnej sprzeczności z takimi przekonaniami, że jak tego Pana Jezusa przyjmę, wyznam go jako Pana, no to sprawa jest załatwiona. Ależ absolutnie nie. W tym momencie, owszem, uzyskujemy łaskę, która nam pomaga to nasze ludzkie zadanie wypełniać, ale teraz się musimy wziąć do roboty. Teraz mamy Jego łaskę, Jego moc, już żeśmy z tego dołu wyszli i nie tylko wyszliśmy, ale jakby nasza natura została wzmocniona, przemieniona. Coś jest w niej więcej niż było przed upadkiem. No ale teraz możemy się zapytać, w jaki sposób my tę moc i tę łaskę pozyskujemy. Skoro Jezus przyszedł, całe życie nam oddał, okazał się posłusznym i sprawiedliwym zamiast nas, jakie są skutki tego? Jak pisze Anselm, nigdy jeszcze żaden człowiek oprócz Chrystusa, nie umierając, nie oddał Bogu czegoś, czego i tak nie miałby kiedyś z konieczności utracić, albo zwrócił Bogu coś, czego nie powinien.
On natomiast dobrowolnie ofiarował Ojcu to, czego nigdy przecież z powodu żadnej konieczności miał nie utracić i zamiast grzeszników oddał to, czego dla siebie czynić nie musiał. A uczynił to ten, który w żadnym razie nie potrzebowałby tego dla siebie, ani też nie byłby zmuszony do zrobienia tego dla innych, którym nie należało się nic oprócz kary. Ofiarował samego siebie i tak cenne życie, tak wielkiej boskiej osoby dzięki niezłomnej woli. Znaczy tutaj świętemu Anselmowi chodzi, że Jezus jako Bóg, jako ktoś sprawiedliwy nie musiał umierać. No bo po prostu, a każdy człowiek, no, który upadł, musi umrzeć. No i to właśnie tego ofiarowanie życia to jest to dodatkowe zadośćuczynienie, no, dodatkowa rekompensata. No i teraz jest taki dialog, który mówi o tym, jak te łaski, te zasługi są przelewane na nas. Uczeń mówi, widzę, że z czymś koniecznym on ojciec zwrócił synowi. No skoro to jest tak, jakby no, ten zbuntowany wasal zwrócił się jeszcze do kogoś, tak, kto przegnał tego wasala buntownika, tego diabła i rzeczywiście wszystkie te szkody ponaprawiał. I to nawet tak, że ta domena wasala była w lepszym stanie niż przedtem. No i wobec tego ten uczeń mówi, że jest koniecznym, aby ojciec zwrócił synowi. Taki senior no, powinien okazać wdzięczność wobec kogoś takiego, kto ten porządek z powrotem przywrócił, nie tylko przywrócił, ale jest w stanie lepszym niż wtedy, kiedy ten bunt się dokona. Jeśli tak wielka i tak należna zapłata za zasługi Chrystusa ani Boga, ani komuś innemu nie zostanie wypłacona, to będzie się wydawało, że Syn dokonał tak wielkiej rzeczy za darmo. Jeśli jednak Syn zechciałby dać komuś innemu to, co się należy jemu samemu, to przecież ojciec mógłby mu zabronić tego prawa albo sprzeciwić się temu, kto by ewentualnie podarował. Uczeń na to, byłoby to sprawiedliwe i konieczne, żeby przez ojca zostało oddane temu, komu syn zechciałby darować, ponieważ synowi wolno dać z tego, co należy do niego. A komu stosowniejszy owoc i zapłatę za swoją śmierć przyzna niż tym, którzy mieli być zbawieni, dla których uczynił siebie człowiekiem i którym umierając dał przykład umierania ze względu na sprawiedliwość. Na próżno byli jego naśladowcami, jeśli by nie byli uczestnikami jego zasług. Czyli to jest tak, że ten senior chce jakoś coś oddać, chce jakąś nagrodę wypłacić temu kolejnemu dobremu wasalowi, który czyni jakąś rzecz nadzwyczajną, ale ten wasal tego nie potrzebuje, bo jest na przykład synem króla, tak? Więc on i tak ma wszystko to, co ojciec. No, ale skoro ta nagroda się należy, no to ten syn może tę nagrodę przekierować do tego wasala ułaskawionego, tak? I rzecz jest taka, że należy się ten zbuntowany wasal musi się wrócić jeszcze raz do tego syna królewskiego, który porządek przywrócił i wtedy może tę zapłatę dostać. To są wszystko, jak widzimy, no takie obrazki z życia średniowiecznego, które jak najbardziej miały prawo przemawiać do tych, które były skierowane. No i wreszcie dochodzimy do samego końca i to
to jest chyba jedna z najpiękniejszych kart właśnie tej rozprawy, dlaczego stał się człowiekiem, która stanowi takie podsumowanie tego. Miłosierdzie Boga, które jak się wydawało, zostało zagubione w toku rozważań, rozważaliśmy razem ze sprawiedliwością Boga i grzechem człowieka. Odnaleźliśmy jednak tak ogromne i tak bardzo zgodne ze sprawiedliwością, że ani nic większego, ani nic sprawiedliwszego pomyśleć się nie da. Rzeczywiście, czyż można pojąć coś bardziej miłosiernego niż to, że grzesznikowi skazanemu na wiekuiste męki, nie mającego nic, aby się wykupić, Bóg Ojciec mówi: przyjmij mego jednorodzonego syna i daj za siebie. Syn zaś mówi: weź mnie i wykup siebie. Coś podobnego mówi się nam, wzywa się nas i przyciąga do wiary chrześcijańskiej. Co jest zatem bardziej sprawiedliwego niż to, że tenże Chrystus, któremu została nagroda większa od wszelkiego długu, darowuje wszelki dług, jeśli tylko oddajemy mu się z należnym usposobieniem. Teraz proszę was, żebyście sobie wyobrazili, że to Bóg Ojciec mówi do każdego z nas: przyjmij mego jednorodzonego syna i daj siebie, a syn dopowiada: weź mnie i wykup mnie. I teraz jakiego rodzaju odpowiedź, jakiego rodzaju modlitwa byłaby właściwa? Czy ktoś to zwie? Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest oczywiste. Jeżeli Bóg to mówi i Syn to mówi, to nasza odpowiedź jest chyba taka. Nie mam przyjęcia, przyjmij mego. No tak, ale jeżeli ja ofiaruję Syna, bo Syn mówi: weź mnie, nie mówi: przyjmij mnie, tylko weź mnie i wykup siebie. Więc człowiek bierze go i w takich słowach przedstawia Ojcu. I dalej święty Anzel mówi, że w jaki sposób ma się to konkretnie dokonać. Mnie oczywiście takie, mnie to po prostu zaszokowało, że ta modlitwa, którą Pan Jezus siostrze Faustynie podyktował, tak niezwykle dokładnie się zgadza z przesłaniem tego właśnie traktatu świętego Anselma. To jest po prostu coś niesamowitego. To chyba tylko niebo mogło słowa takiej modlitwy podyktować, żeby ono tak po prostu jednoznacznie i tak dokładnie odpowiedziało na to, co tutaj pisze Anselm. Teraz na końcu się zastanówmy, jak ta doktryna właśnie odkupienia, którą pokrótce żeśmy sobie przedstawili, no ma jakieś strony słabe. No, jak widzimy, to jest zupełnie inna doktryna, którą głosi katechizm heidelberski. Kompletnie inna doktryna, która w kazaniu Bossuet. I kompletnie inna doktryna, którą usłyszał ksiądz Tischner na swoich wykładach z dogmatyki. Nie ma przede wszystkim tam mowy jakiejś nieskończonej winy. Tego Anselm w ogóle nie używa. To sformułowanie do pochodzi teologicznej św. Tomasza z Akwinu. To jest, no można uznać, że to jest taki rodzaj komentarza św. Tomasza
rozumieniu odnośnie doktryny anzeliańskiej, ale święta nie używa w ogóle pojęcia nieskończona wina. Tylko mówi tak, że no człowiek zepsuł to, czego sam naprawić nie może, a wszechświat i to wszystko, co zostało mu powierzone, jest tak ogromne, że no można w jakimś sensie mówić jak o jakimś winie przepotężnej, bo zniszczyła coś tak dobrego wielkiego, które stworzył Bóg i powierzył człowiekowi. Ale to nie jest wina nieskończona, ani obraza nieskończona. Po prostu takich terminów w tym traktacie nie ma. Znaczy trochę można się tego doszukać w sumie teologicznej. Tomasza za chwilę na ten punkt sobie gdzieś tutaj wypisałem, ale to nie jest takie najistotniejsze. Jeżeli chodzi o te słabe punkty, no to tak, no to bardzo niewiele się mówi o miłości Bożej jako o podstawowej przyczynie odkupienia, no i bardzo często zastępując to terminem, bo coś przystoi albo nie przystoi. No i nie zastanawia się nad innymi możliwymi przyczyniami wcielenia, takimi jak na przykład powołanie człowieka do dzielenia życia z samym Bogiem, tak? Czyli przebóstwieni to jest czwarta racja wcielenia według katechizmu. O tym nie mówi, ale świętemu Anselmowi nie chodzi o to, żeby być wyczerpującym. Chcę podać chociaż jeden dobry powód, dlaczego wcielenie musiało mieć miejsce. No i znalazł taki jeden dobry powód i już nie szukał dalej. No nieco się przeakcentowuje śmierć na krzyżu kosztem zmartwychwstania. O zmartwychwstaniu w zasadzie w tym traktacie świętym w ogóle nie mówi. Można tylko się pewnej rzeczy domyślać, ale tak bezpośrednio to nie ma żadnej refleksji na ten temat. No i że silnie zakorzenione w realiach społecznych średniowiecza, co nie pomaga współczesnemu człowiekowi w zrozumieniu podanych argumentów. No tak, bo jesteśmy w świecie seniorów, wasali, no i takich rzeczy. No i właśnie się inspiruje zbytnio egzotycznymi spekulacjami świętego Augustyna i starożytnych autorów. Tak, no właśnie, że tego, że człowiek jakby został jakoby stworzony, żeby wypełnić miejsce po upadłych aniołach. No to jest taka rzecz, która jest bardzo kontrowersyjna. No i sprawia wrażenie, że chce to być praw wiary na sposób dowodu matematycznego, podając warunki konieczne i wystarczające, aby mogły być uznane za prawdziwe. No, czasem to coś takiego się przydarza. No właśnie jego sentencja słynna, że ten wywód tak prowadzi, jakby Chrystus nic. No. No więc jakby nie istniał, no ale wywód nas doprowadza do tego, że jednak musiał istnieć. Tak. No ale na pewno święty razem nie twierdzi, że Jezus poniósł śmierć na krzyżu jako zastępczą karę. Nie, święty razem mówi, że Pan Jezus zadośćuczynił za nas po to, żebyśmy karę nie musieli ponosić. A teraz zupełnie co innego. No i teraz wielkim pytaniem jest, dlaczego ta doktryna świętego Anselma jest przekazywana do tej pory w sposób tak niedokładny, w sposób wręcz zafałszowany. No, ja tutaj sobie tak wymieniłem kilka punktów, ale pewnie tych przyczyn może być trochę więcej, może nawet nie udało mi się tutaj najważniejsze. No więc właśnie przede wszystkim zapomnienie, że nie Jezus jest ofiarnym kozłem, tylko jest barankiem paschalnym, to jest kompletnie coś innego. Usiłowano zrobić właśnie z ofiary
Chrystusa, coś takiego, jakby chodziło o jakiegoś ofiarnego kozła, na którego się zrzuca wszystkie winy. Podczas mowy, kiedy to nie jest ten schemat, nigdzie Pan Jezus w Ewangelii nie jest do kozła ofiarnego porównywany. Absolutnie nie ma czegoś takiego. Mimo to, no taki Bosjueno to w ogóle stwierdza przy samym końcu tego fragmentu, który przeczytał, że jak Pan sobie ten gniew na ten kozie ofiarny wyładował, to się uspokaja i wtedy już przestanie gniewać się, tak? No, czyli Pan Jezus zostaje sprowadzony do roli takiego piorun ochrony, tak? Ale Izajasza to nie następuje. No, tak, tylko że tam nie ma mowy o korze, jest mowa o... No, szczególnie. No nie wiem, mowy o tym jeszcze może. No i właśnie ten, no i tutaj jest tak, że wina pewnego rodzaju jurydyczna wizja ofiary Chrystusa, gdzie rachunek krzywd zastępuje miłość, która nie pamięta złego. No i właśnie też jest taka koncentracja na zbawieniu rozumianego, wybawieniu od piekła, a nie wybranie do chwały Bożej, dajmy na zapomnienie, że Bóg jest ponad formalnymi zasadami, takimi jak sprawiedliwość, czy też majestat, tak? Lęk przed Bogiem, który koncentruje wiernego na jego gniewie, zapominającego miłosierdzie. I zapomnienie, że odkupienie jest niezgłębioną tajemnicą, dlatego nie można go zrozumieć posługując się tylko jednym, chociaż bardzo atrakcyjnym schematem intelektualnym. Tak jak ktoś już jeden taki schemat ma wyjaśnienie, no to uznał, że zagadka została rozwiązana i wszystko wie na ten temat. A tak staje z tajemnicami Bożeńcie nie ma. My tylko rozumiemy naprawdę tylko jakąś część tego. A tyle jeszcze rzeczy pozostaje do zrozumienia i odkrycia. No, to na razie wszystko i zapraszam do dyskusji. Może jako rodzaj echa do tego pytania pozwolę sobie pójść troszkę tropem świętego Anselma, który, jak słyszeliśmy, bardzo eksploatował realia społeczno-polityczne swojego czasu, żeby przez analogię przybliżyć ludziom relacje z Bogiem. No, na pewno mu nie chodziło o to, że Pan mieszka w jakimś kamiennym zamku i podpisuje jakieś dekrety lewasami. Chodzi o jakąś analogię, prawda? Ludzie zanurzeni w realiach społeczno-politycznych średniowiecza, jakby mogli przez podobieństwo rozumieć, na czym polegają takie dystrybucje nagród, zasług i dlaczego Pan Jezus może tymi zasługami dysponować. Tak, troszkę odwołując się do dzisiejszych realiów, które być może też za 10 lat komuś się mogą wydać anachroniczne i jakieś niepasujące do biblijnych porównań, ale my jesteśmy w tym zanurzeni. Weźmy taką co do właśnie wynagradzań i kar zastępczych. Weźmy taką sytuację, która obecnie jest dyskutowana, odszkodowań za II wojnę światową. Tu nie chcę wchodzić w to właśnie ile i kiedy, ale chodzi o zasadę, że jeżeli są tacy, którzy domagają się dla bezpieczeństwa dyskusji, weźmy, że chodzi o Grecję, która domaga się od Niemiec reparacji za II wojnę światową. Oni domagają się wynagrodzenia, ale nie kary zastępczej. Nie chodzi o to politykom greckim, żeby Niemców na przykład biczować, albo żeby im zniszczyć co dziesiąty dom. Nie, to nie chodzi o karę zastępczą. Chodzi o wynagrodzenie, ale całkiem po prostu w pieniądzach. Widzimy różnicę między, nawet w takich realiach społeczno-politycznych, między wynagrodzeniem a karą zastępczą. Teraz oczywiście to jest tylko podobieństwo, bo Pan nie jest politykiem, ale teraz zaczynamy rozumieć, na czym polega różnica między wynagrodzeniem, to jest w apostolstwie chorych bardzo często stosowane sformułowanie,
że chorzy łączą swoje modlitwy ze swoimi cierpieniami. To jest oczywiście list do Kolosan 1:24, gdzie apostoł mówi: łączę moje cierpienia z krzyżem Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Ale widzimy, że świat Pan o sobie to mówi. Też mu nie chodzi o to, że on cierpi karę, którą powinni inni grzesznicy w Kościele cierpieć. Tylko skoro on już cierpi, to on to może złączyć jako rodzaj wynagrodzenia z krzyżem Chrystusa i to wtedy się wydaje dokładnym naśladownictwem. Niech weźmie swój krzyż i nie naśladuje. Skoro już, mówi Paweł, spotkał mnie w cierpienia, to ja przyjmuję tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus. Ja łączę z krzyżem Chrystusa. To bym widział tą różnicę między karą zastępczą a wynagrodzeniem. I być może nawet te nasze realia polityczne też tam mogą w tym pomóc, skoro już nie mamy wasali, ale mamy za to suwerenne państwa narodowe. No ale wtedy takim zapomnieniu jak zakupem mamy, znaczy komu to wynagrodzenie jest przekazywane? Komu? Komu? No tak jak słyszeliśmy, Bogu Ojcu, tak święty Paweł chce przejść przez życie tak, jak się powinno przechodzić przez życie. Czyli to, co mnie spotyka, to była końcówka konferencja, prawda? Że to, co mnie spotyka, łącznie z przeciwnościami życiowymi, przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza i przeżywam to z dobrą wolą i to wszystko ofiaruję. Wszystko ofiaruję Bogu Ojcu. Pan Jezus to uczynił w sposób doskonały, bo jest synem Bożym, a święty Paweł, no tak jak trafił, bo jest człowiekiem. I w tym sensie możemy być, tak chorzy, zaproszeni do wynagradzającego zadośćuczynienia, czy to przez modlitwę, czy to przez wyrwanie naszych cierpień, żeby przeżyć, bo Pan Jezus całą egzystencję tak przeżył, nam może się uda tak przeżyć jakąś godzinę, albo 10 minut, jako rodzaj takiego życia, które byłoby piękne, które by się Panu Bogu podobało. I to, co jest piękne w naszych sercach, to właśnie wynagradzający dar miłości.